Przede wszystkim potrzebujemy skutecznego sposobu na przykucie uwagi klienta. Ile znacie reklam, które zapadają w pamięć? Znacie w ogóle jakiekolwiek reklamy z mięsem? Co? Nie. Ja kojarzę. Są takie parówki. To było pytanie retoryczne. My potrzebujemy czegoś, co przykuje uwagę klienta. Zwłaszcza młodego klienta. Macie jakieś pomysły? Może jakaś piosenka? A? Dobre. Piosenka? Weźmy jakiegoś znanego artystę. Tak, jakiś zespół popularny wśród młodzieży. Może przyciągniemy więcej młodych ludzi. Czemu nie? A znacie taki zespół? Może Kwiat Jabłoni? A, dobre. Jutro o 13:00. Tak. Ależ halo, jestem teraz na spotkaniu. No, nie, bo akompaniatorka się spóźnia. Co ja mam z tą dziewczyną? No dobrze, widzimy się, halu, pa! Szary dzień ściska moją dłoń, dobrze, że noc niesie kolorowe sny. Ale kiedyś wrócę tu. Do dziwnego świata snu. Całą ciebie oddam. Przepraszam. Halo? Tak, jestem w autobusie, zaraz będę. No ile można na ciebie czekać? Miałyśmy układać repertuar, a ty urządzasz sobie jakieś eskapady po mieście. Ale jakie eskapady? Zwyczajnie jechałam autobusem słuchając muzyki i tylko... Słuchając muzyki? Na słuchawkach dousznych? No tak. Moje dziecko, słuchanie muzyki na słuchawkach w komunikacji miejskiej to jest czyste zło? My, muzycy, powinniśmy dbać o nasz podstawowy zmysł, jakim jest słuch. Moja przyjaciółka, doktor habilitowana Halina Mirowska, może kojarzysz, wielokrotnie powtarza, że... Dobrze, przepraszam. No ja myślę. Agato, musimy zająć się repertuarem. Jutro rano próba, po południu też, a ja muszę jechać po naszym spotkaniu na zakupy, żeby zdążyć przed jutrzejszym przyjęciem. Jakim przyjęciem? No imieninowym, przecież jutro mam imieniny. Mamy śpiewać o kiełbasie? Zgadza się, zaraz dam wam te teksty. Ale to jest głupie. Znaczy, ja myślałam, że raczej jakieś swoje kawałki zaśpiewamy. No swoje, swoje, tylko z naszymi tekstami. O! Proszę. A ty... to grasz na fortepianie, tak? Tak, tak. No z tym to możemy mieć mały problem. Nad tym to pomyślimy. A dla ciebie ta gitarka tu jest. O, proszę. Ale to jest ukulele. No. A ja gram na mandolinie. A to się nie gra tak samo? No, nie do końca. Dobra, to nie. Zrobimy bez instrumentów. Albo wiem, damy podkład. To my to ogarniemy, a wy się w tym czasie przygotujcie. Hej. Cześć. Słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale nie mam zbyt dużo czasu. Okazało się, że dyrygentka ma jutro imieniny i muszę jej kupić jakiś prezent. Myślałam, że jej nie lubisz. Nie no, lubię. Znaczy jest specyficzna, ale skoro mam z nią pracować, to wiesz, chcę być miła. No i wypadałoby coś dać dzisiaj na próbie. A co z twoim śpiewaniem? Może jej coś zaśpiewasz w prezencie? A wiesz, ona zapamięta i może coś ci potem załatwi. Wątpię. Znaczy no, zaśpiewać można, ale co? Dobra, i tak trzeba by coś kupić. Kawę zawsze można przełożyć. Idź coś kup. Mogę ci pomóc wybrać. Dzień dobry, łaskawej pani. Może tulipanka? Ale co mi pan tu tym chwastem? Co ja sama sobie będę kwiatki kupować? Jutro mam imieniny, to mi pokupują. Mam nadzieję.
Ale co pan się tak szczerzy? Czy ja usłyszałem imieniny? Zatem 100 lat, 100 lat. Ależ co za tani chwyt, ten, marketingowy. Proszę pana, nie kupiłabym od pana żadnych kwiatów, nawet jakby mi pan zaśpiewał jak Bocelli. Tak się składa, że ja się znam na wielkiej poezji muzyki i potrafię odróżnić prawdziwego muzyka od jakiegoś marketingowca. Do widzenia. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Co jest zaśpiewam? Ale prezent. Prezent, prezent. Cokolwiek to jest, nie kupuj tego. Kiełbasa swojska, najlepsza na ognisko. Uwielbiają też ją dzieci. Zobaczycie, spróbujecie i wrócicie tu po więcej. Wróćcie tu po więcej, wróćcie tu po więcej, wróćcie tu po więcej. Coś było nie tak? Nie, nie, nie. Byliście świetni, ale... Dziękujemy. Coś mi tu nie leży. Za krótko... Michał! Michał! Daj inne propozycje! Dzieci kiełbasą się zajadają, biorą ją na ognisko, a potem mówią, że mało, wy też powiecie to. Przepraszam. To będzie ciężko zaśpiewać bez śmiania się. Gdzie oni są? Próba miała zacząć się 15 minut temu, a nie ma ani chórzystów, ani akompaniatorki. Zresztą, no, Agata zawsze się spóźnia, ale no, chyba ktoś powinien przyjść. Ale o czym ty do mnie mówisz? Chórzyści mieli być poinformowani. A, czyli to Agata miała wysłać im wiadomość. A dlaczego ja? Ja się nie znam na tych internetach. Skoro to było zadanie Agaty, to powinna... Zaraz z nią porozmawiam. No ale ty nie krzycz na mnie, no, bo i tak jestem wyprowadzona z równowagi. Nie, nie zgadzam się. Kończę. Pa. Życzę ci wszystkiego najlepszego. No nareszcie, Agato. Dzień dobry. Co ty robisz? Ja chciałam dla pani zaśpiewać. Nonsens, przecież ty jesteś od grania, nie od śpiewania. Wszyscy tylko śpiewają, śpiewają. Gdzie ci chórzyści, no? Urwanie głowy po prostu. Jakieś popisy sprzedawców marnych wiechci, no. Ja nie wiem. Ja rezygnuję, rezygnuję po prostu. Ale kto mnie zastąpi, no?
Oczywiście nikt! Ale ja chciałam tylko... Agato, dosyć! Zwalniam cię! Niech będzie. Teraz zaśpiewajcie coś swojego, tylko ustalcie między sobą, co tam... Przepraszam, czy to jest kwiaty błoni? Tak, tak, oczywiście. Nie. Co? To nie jest kwiaty błoni. Jak to? To kto to jest? Nie wiem, ale to nie kwiaty błoni. Kim wy jesteście? My, proszę pana, jesteśmy reżyserami tego filmu. Może przyciągniemy więcej ludzi młodych? Na koniec się uśmiechnąłem. Szef może się uśmiechać. Ostatnio w Paryżu kupowaliśmy parówki. W Paryżu jest parówki, to tak to... Bo par... Ej, w Burger Kingu jeszcze jedno będzie. Paryżówki. Aha, down, close. Znacie k***a jakieś reklamy mięsa? Nie? To wylatujecie na... Wiecie, gdzie ja wam mogę tę parówkę włożyć? Ja się źle czuję w tej pracy, ja odchodzę. Piosenka? Co my w ogóle robił to? Tam nawet tego nie ma. To będzie ciężko zaśmiewać. Zaśmiewać bez zaśmiewania. O ile można na ciebie czekać? Miałeś już... A jutro mam imieniny. Jutro próba, po południu i zepsułam, przepraszam, bo się zaplątałam. Zwalniam cię. Czekaj, czekaj, bo przy tym wietrze nie ma sensu. Stój, wietrze. No w takich warunkach, mamy pracować. Zmieńmy ujęcia. Kapelusz. Do widzenia. Akcja. Akcja! Ale czegoś mi brakuje, za czymś chyba troszkę tęsknię. Wygląda mi na to, że wygodnie jest żyć z sentymentem.